No dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Isayuki. Lecimy z kolejnym odcinkiem, lecimy do Karego, ale zanim, tak jak obiecałam, tadam, wszystkie pojazdy w grze, które można było kupić, plus tych kilka, które udało nam się zdobyć, pewnie jeszcze gdzieś się jakieś znajdą, ale proszę bardzo, wszystkie motocykle, które mam. Tak wam tu po prostu pokażę teraz po kolei, co się tutaj znajduje. Ten ma Samurai na tym napisany. Z drugiej strony ewentualnie, jakby był ktoś ciekaw, jak one mniej więcej wyglądają. I teraz samochody. Przejdziemy sobie po kolei z jednej strony. Po prostu, żebyście widzieli, co udało mi się zdobyć, kupić i postawić tutaj. Oczywiście mogłam zrobić jedną długą kolejkę, no ale... I całkiem druga strona. Proszę bardzo. Jest tego trochę, co? Jeszcze maluszek. No jest wszystko. To, co się dało kupić, jest wszystko. No i niektóre, które udało nam się znaleźć samemu. Także tak się prezentuje moja kolekcja. Nie chce mi się nawet tego liczyć. Ale wygląda spoko. To ja to tu zostawię w okolicach Rivera. Mam nadzieję, że były policjant się tym zajmie. A teraz lecimy do Karego. Ciekawe, dlaczego tak uciekła? Coś się tu dzieje? Ktoś kogoś... A, tu się coś wydarzyło zabawnego. Jakby co, to nie jest mój pojazd. On tutaj już stał. Ciekawe, czy to jest Kerry. O, skubany, nie mogę się włamać. To może być. Trochę chyba im zablokował drogę. Pom, 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 pom. Ta winda nie działa, przykro mi. Jeśli nie działa, to po co jej pilnujesz? Świetna odpowiedź. Ładnie tu. Nie działa nawet dla gości Karego Eurodyne? Jestem z nim tu umówiona. Skoro tak, to zapraszam i życzę udanego wieczoru. Arigato! Czyli ci musiał powiedzieć, tak? Bo zakładam, że nie wystarczy przyjść powiedzieć: ej, ja do Karego i wchodzę. O, 35? Wow. Ło, to ta podróż trochę potrwa. Jakaś muzyka może? Jakby was tu zabawić? Widzieliście moje speedpainty? Fajnie wyszły. Jestem z nich bardzo zadowolona. Tanjiro zwłaszcza jest moim ulubionym w tej chwili. Jeżeli oglądacie ten odcinek, znaczy, że pokonałam problemy z renderowaniem odcinka. No nie, patrzcie, co nagrali. Może pooglądajmy to, co? Hej. Konbanwa! Dobry wieczór, Night City! Dziękujemy, kochani! Kerry! Dobrze cię widzieć w tak doskonałej formie. Ty i Astrak to był... szok! Jak doszło do tej współpracy? To proste. Rok nie umarł. Ewoluował po raz kolejny zresztą. A ja jestem częścią tej ewolucji. Dziewczyny elektryzują energią. Poprosiłem mnie, bym nagrał z nimi nowy kawałek. Zgodziłem się. Reszta to materiał na legendy. Kerry, wyglądasz świetnie. Jeszcze niedawno wspominałeś w wywiadach o swojej depresji, chęci skończenia z muzyką. Co się stało? Nie wierzcie w ani jedno moje słowo. Żyję z kłamstwa. Bo tylko w ten sposób mogę przekazać wam prawdę. Dziewczyny, jak wam się pracowało z legendarnym Kerrym Eurodyne? Kerry-san jest najcudowniejszym, najsłodszym człowiekiem na świecie. Suteki, kakoi, kawaii! Poznałyśmy Kerrego-san niedawno. Odwiedził nas w garderobie. I to była Doki Doki. Jak wy to mówicie? Miłość od pierwszego wejrzenia. Jest genialny, wrażliwy i bardzo, bardzo niegrzeczny. Rar, nasz łobuz. Kerry, popatrz na mnie! Tutaj! Dzięki, kochamy dzięki, cię, dzięki. Kerry! Nie żeby coś, ale te 4-5 japońskich słówek wypowiedziane to były po prostu mega. To znaczy, poprawnie wcale, ale... Kim ja jestem?
żeby poprawiać. To Vi, moja prawa ręka. Vi zjawia się zawsze, gdy kończy się mój czas i muszę pędzić gdzie indziej. Wybaczcie. Vi, odpowiedz tylko na szybkie pytanie. Jak to jest towarzyszyć Keremu Jurodajnowi, legendzie u szczytu sławy? Gdzie jest Johnny? Odpłynęłaś, czy co? Jak łatwo się domyślić, jest legendarnie. Ale pikantne szczegóły zostawię dla siebie. Dzięki, ale naprawdę muszę już być gdzie indziej. Idziemy. Chyba, że chcesz jeszcze udzielić kilku wywiadów. Nie, ale z dziewczynami możemy pogadać. Miłość od pierwszego wejrzenia, co? Miłość przybiera różne formy, no i różne początki. No skoro tak. O, tyle, nie mogę więcej z nimi pogadać? Ale uparta gra. Fajne skarpetki. Chodź ze mną. Chcę ci kogoś przedstawić. Idę. Vi, to Spector. Stary znajomy, poznałem go w Memphis wieki temu. Cześć. Ma zajebisty towar. Spector ustawi ci ceny dla znajomych. Wiadomo, panie Jurodaj. Dla pańskich przyjaciół specjalna zniżka. No dobra. No to zobaczmy, co tam masz. O interesach pogadacie jeszcze później, a teraz chodź ze mną. Chcę ci coś pokazać. To jeszcze nie wszystko? W ogóle to gratulacje, Kerry. Niezła impreza. Skoro kryzys zażegnany, to jaka będzie następna misja Kerry'ego Jurodyne? Zamach na Kowaczka? Bardzo śmieszne. Ja mu tego nie daruję. Sukinsyn jeszcze pożałuje, że namówił mnie do podpisania tych wszystkich kontraktów. Próbowałeś zerwać kontrakt z wytwórnią? Bądźmy poważni. Zerwę kontrakt i co? Kto mi wyda nowe kawałki? Kto się zajmie dystrybucją, promocją, dojściami do influencerów, mediów? Oni to wszystko trzymają w garści. Przestajesz być na ich garnuszku. Przestajesz istnieć. Ale jesteś wolny. Wolność, w której możesz sobie nawet ścierać gardło, ale nikt cię nie usłyszy, to po prostu inny rodzaj klatki. Dojechaliśmy? Cieszę się. Pokażę ci zaraz jedno z moich ulubionych miejsc w całym Night City. Wpadam tu rzadko, ale zawsze z ważnych powodów. Jak to ładnie. Powinnam czuć się wyróżniona. Tylko nie wyobrażaj sobie za wiele. No wiem, wiem. John nam mówił, że to jego wolisz niż nas. Oczywiście ładnie. Kazałem nikogo tu dzisiaj nie wpuszczać. Uwielbiam ten widok. Uwielbiam patrzeć na to miasto z góry. Jest i Johnny. Jak? Tylko w tym mieście zasypiasz i myślisz, że jesteś wyjątkowy, a potem budzisz się i znowu jesteś nikim. Czekaj, popatrzę na ten widok. Kerry, widzę, że coś cię dręczy. Myślałem, że ta cała afera z Askrax to głównie mój strach o to, że ludzie zobaczą we mnie kolejny produkt. Ogniwo korporacyjnej machiny. Sprzedajny Jurodyne, robiący dobrze azjatyckim gwiazdkom dla kasy, fejmu i przypomnienia o swoim, kurwa, istnieniu. Ale tak nie jest. Jest. Ale to nie najważniejsze, bo prawdziwy problem leży głębiej. W mroku. W mroku. Opowiedz mi o tym. Myślałem, że boję się, że wszyscy zobaczą we mnie niewolnika korporacji. Ale ja po prostu bałem się, że znowu znajdę się w czyimś cieniu. Znowu? Przez wiele lat żyłem w cieniu Johnego. Byłem elementem tła, jego dopełnieniem. Nie wierzyłem, że mógłbym zaistnieć bez Silverhanda. To dlatego odszedł z samuraja? O kurwa. Ale ci się udało, zrobiłeś karierę. O samuraju pamiętają najwierniejsi fani. Ciebie zna każdy. I myślisz, że to cokolwiek zmieniło? Codziennie budzę się z tą samą myślą. Czy przypadkiem nie zniknę w zaduchu tego miasta? Na zawsze?
Night City jest pełny cieni. Od lat robię wszystko, by żaden z nich na mnie nie padł. Rozumiesz? Kurwa. Ja mam temu miastu jeszcze wiele do udowodnienia. Ale ty jesteś na szczycie. Night City jest twoje. Czego tu się bać? Może kiedyś wrócimy do tego tematu. Kiedy będziesz tam, gdzie ja. Myślisz, że to kiedykolwiek nastąpi? Jesteś silna. To miasto cię nie pochłonie. Już wspominaliście, że niestety Kery w tą stronę nie będzie nami zainteresowany, więc... Chyba powinniśmy już wracać. Wszyscy czekają na ciebie na dole. Wiem, wiem. Zamierzam wypić parę głębszych za to miasto. I siebie w nim. Ale jeszcze tu zostanę chwilę. Ty idź. Czemu, jak tu tak ładnie, zobacz. No patrz na te widoki. O, nie mogę się dalej odwrócić. Widzę swoje ramię. A fałki... No, John już poszedł. Okej, trzymaj się. A ja tu jeszcze chwilę zostanę. No to luzik. Ja tu tylko przebiegnę, zobaczę, czy nie ma czegoś fajnego do podniesienia, ale to jest fajne, no zobaczcie, piękny efekt. W ogóle lepiej stąd nie spaść. Wszystko pozamykane. A, patrzcie. Pół euro gąbki ktoś zostawił. Nawet więcej. Dobra, myślę, że... Nie wiem, ile jeszcze zadań będzie z Kerem, bo one się pokazują na bieżąco. Myślę, że dobrym momentem teraz jest udać się... Sumimasen. Udać się do Judy. I zakończyć sprawę z Judy. Tam już pójdziemy na 100% w romans, jeżeli nam na to pozwoli oczywiście, więc widzimy się u niej. Joss Kocher, hej Vi, chciałam ci dać znać, że Randy powoli dochodzi do siebie. Jeszcze nie mogę w to uwierzyć, ale wygląda na to, że wszystko będzie z nim w porządku. Jestem ci bardzo wdzięczna za pomoc. Przesłałam ci zdjęcie Randy'ego. Mam nadzieję, że niedługo będzie miał okazję podziękować ci osobiście. Chyba nie dostaliśmy zdjęcia. Dobra, lecimy do sorry. Miałam pytać, co ona tam grzebie w tym murze? Do ciekawego miejsca nas tutaj. Samochód nie chce jechać, chyba się zakopał. Ej, mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. Aha, tylko proszę nie mów mu, że do ciebie pisałam. Nie chciałabym się wtrącać w wasze sprawy, ale zauważyłam, że coś między wami ewidentnie iskrzy. Chciałabym, żebyś wiedziała, że byłabym szczęśliwa, gdybyś kiedyś stała się częścią naszej rodziny. Widzę, jak River na ciebie patrzy. Mam nadzieję, że dasz mu szansę. Ja widziałem, jak ty patrzyłaś na nas. Ha, 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 coś tam. Jesteście cudowną rodziną, ale to nie dla mnie. Myśl, co? Nie wiem, co tu jest napisane, więc... Myślę, że Lee River to zrozumie. Na pewno nigdy nie zamierzałam go skrzywdzić ani rozczarować. Teraz dostaniemy jakąś wiadomość zwrotną, jak nic. Albo nas zablokuje. Jedź. Jedź. Jedź, panie. No to nie. Pójdziemy na nogach. Zdjęcia nie wysłała. No nic, trudno, tak wyszło. Jesteśmy za późno na wczesny wieczór? Trzeba poczekać. O, można będzie pewnie wejść do środka, ale pewnie dopiero jak Judy przyjdzie. No dobra, zaczynamy nasz romans. Cześć, Vi. Dobrze wyglądasz. Miałam pytać, co to za pozycja do przejęcia? Biorąc pod uwagę nasze ostatnie wspólne przejścia? Biorąc je pod uwagę, to nawet zajebiście.
Co nowego u Mox? Jakieś fajne imprezy? Nie wiem. Ostatnio rzadko do nich zaglądam. Czemu? Wiesz, jak to z nimi jest. Wkurzają mnie. Wiesz, co się dzieje w chmurach? Nic ciekawego. Wszyscy się muszą przystosować do nowej rzeczywistości. Ja też. Brzmi, jakby coś było nie w porządku. Zdaje ci się. Ściemniasz. Posmutniałaś. Coś się stało? Nie. Judy. Nie gadajmy o chmurach, o Mox, o konflikcie Arasaki z Militechem, o tym, że świat się kończy. Dzisiaj nie chcę myśleć o niczym nieprzyjemnym. No dobra. To teraz powiedz, co my tu robimy. Sporo ostatnio eksperymentowałam z braindance'ami i wymyśliłam, jak nagrywać ścieżki dwóch aktorów naraz. Pomyślałam, że mogłybyśmy to przetestować, jeśli masz ochotę. Jak ci się udało sprzęgnąć ścieżki? Na początku próbowałam stworzyć jeden profil z dwóch strumieni, ale to nie był dobry pomysł. Musiały ze sobą interferować i wywoływać szumy. Tak. Wychodziło trochę surrealistycznie, ale w końcu udało mi się odizolować konkretne odczucia. Czyli nakładasz je w oddzielnych ścieżkach, co wyklucza artefakty. Nieźle. Co dokładnie mam robić? Po prostu nagrasz dla mnie braindance. Tylko tyle? Chyba chciałaś powiedzieć aż tyle. To może być moje najlepsze dzieło. YouTuberka z 2077 roku. Brzmi jak coś, co można zrobić gdziekolwiek. Dlaczego jesteśmy akurat tutaj? Co to za miejsce? Ten domek należał do osoby, którą kiedyś znałam. Teraz stoi pusty. Korzystam z niego czasem. I tam właśnie będziemy nagrywać? Będziemy nagrywać pod wodą. Zły pomysł, nie zgadzaj się. Niech sobie znajdzie inną frajerkę. No to jak? Wchodzisz w to? Dlaczego tak mówisz? Nie wiem, nie podoba mi się to i koniec. Ta woda, kurwa, na samą myśl o tym, jak tam jest ciemno, czuję pot, którego nie wydzielam, na czole, którego nie mam. Zawsze możesz zostać na brzegu. No jasne, zróbmy to. Super, no to chodź. Cały sprzęt mam już tutaj. Johnny się obrazi. W komputrze. O, nawet kawę nam przyniosła, jaka miła. No dobra. Wbij tyłeczek w piankę. Okej. Teraz zamontuję ci nagrywarkę. Ta woda jest toksyczna. Tym się nie martwimy? Od tego mamy sprzęt. Nawet nie zapytałaś, czy potrafię pływać. Nie martwisz się, że pójdę na dno jak wór kamieni? Wór kamieni to ostatnia rzecz, z jaką mi się kojarzysz. Nieźle się prezentujesz w tym skafandrze. Powinnaś mnie zobaczyć w mundurze Maxtaku. Masz taki? Pewnie. Wygrałam w zakładzie, leży w szafie i czekała na specjalną okazję. Trzymam cię za słowo. Czy to jest jakiś szyfr na jakieś te... co kto lubi, że tak powiem? Dobra, zróbmy to. Zimna woda, nadchodzę. Dobra, jesteśmy gotowe. Chodź, ty pierwsza. Uderzyłam się w... i nie schodź głębiej za szybko. Kamień. Ona się nie uderzyła w kamień. Mosz. Dokąd dokładnie płyniemy? Mniej więcej do połowy głębokości. Pełna ciemność, ale prądy są tam w porządku, więc powinniśmy być bezpieczne. Chcesz koordynaty? Nie trzeba. Po prostu będę się trzymać ciebie. Jak chcesz. No to płyniemy. Wygląda na interesującą misję. Braindance'y to dla ciebie coś więcej niż sposób na zarabianie pieniędzy, co? No chyba. Pomyśl o tym. Obraz czy piosenka przekazuje odczucie autora i wywołuje emocje w odbiorcy. No tak. Na tym polega sztuka. Z grubsza. Właśnie. Sztuka to tylko nośnik dla emocji. Braindance to czyste emocje.
Płynę za tobą, płynę, tylko tak wolno płyniesz, więc tak się nam ten obraz trochę skacze. O, platforma, płyniemy tam? Chyba tak. To tutaj. Podpłyń bliżej i spójrz prosto na mnie, okej? Wspaniale. Mam sygnał. Teraz zrobisz dla mnie kilka prostych czynności. A ja skalibruję sprzęt. Najpierw sprawdzę, jak wychodzi zapis ruchu. Opłyń mnie dookoła. Skrojenie ruchu gotowe. Wrócisz do mnie? No już jestem. Halo? Halo? Dobra, do końca, tak? Mam się czegoś złapać. Teraz przetestuję dźwięk. Zanucę piosenkę, powiedz, jaki ma tytuł. Słyszysz mnie? Słyszę cię przecież. Potrzebuję większej skali. Chcę znaleźć idealne ustawienie. Nie znam tytułu, ale słyszę ją. To idzie mniej więcej tak. Mamy to, dostrojone. A ty masz talent. To już wszystko, teraz jesteśmy... zestrojone. Co dalej? Teraz coś ci pokażę. Uważaj. Kira. I poszły na dno. Złap za to i nie puszczaj. Jak mi gra pozwoli, to się złapią. No, gro, daj się złapać. Jest. A, z drugiej strony. No to jazda. Wrum na dół. Nie widać cię z tej strony. Gdzie ty masz rękawiczki, co ty? A, my też nie mamy. Dobra, luz. Toksyczna woda jak coś. Trochę się przebijało przez chwilę, to czerwone spod spodu. Okej, okay, już coś widać. A tam co się świeci tak pięknie? Błękitny też rzuciłeś? A nie, to czerwony. Robi wrażenie, co? Niesamowite. Co to jest? Podwodne miasto. Kiedyś to było Laguna Bend. Jeszcze 15 lat temu mieszkali tu ludzie. Co tu się stało? Czemu to zostało zalane? Bo komuś się to opłacało. Coś cię łączy z tym miejscem, prawda? Zgadłaś się. Wychowałam się tutaj. Nie byłam tu, odkąd Laguna Bend przestało istnieć. Czemu chcesz mi to pokazać? Bo to jest dla mnie ważne. Myślę, że to będzie idealne dla mojego eksperymentu. Dlaczego to ma być takie idealne? Mam nadzieję, że będziesz w stanie odebrać emocje, które na pewno wywoła we mnie to miejsce. To z kolei wywoła w tobie jakąś reakcję i to właśnie chcę uchwycić. No jasne, pójdźmy. Tyle razy sobie wyobrażałam, jak to będzie, kiedy tu wrócę. W sumie zbierałam się do tego od lat. Dlaczego wcześniej się tu nie wybrałaś? Dobre pytanie. Mogłabym powiedzieć, że nie miałam czasu, sprzętu, że się nie złożyło. Ale tak naprawdę to samej było mi jakoś nieswojo. A poza tym nie chciałam tego oglądać sama. Ani z byle kim. No, dobre powody w sumie. Płynę, płynę, jestem, jestem. Mogę o coś zapytać? Okej. Okay. Żabka zrzuciła kolejne światełko. O! Floss Diner, najlepsza knajpa w mieście. I zarazem jedyna. Mieli bardzo słabe burgery, za to duże.
Oczywiście teraz dopiero uważam, że były słabe. Wtedy wydawały mi się doskonałe. Przełom restauracji. Rozumiem, że jeszcze coś w tym miejscu można... A to obok ten budynek. Tam mieszkaliśmy. Moi dziadkowie i ja. Daj znać, kiedy będziesz chciała płynąć dalej. Nie no, poczekaj. Jakieś rzeczy są tu do zbadania i chcę je zbadać. O, coś można nawet podnieść. O, śmieci. No. Dziwne miejsce na ramkę do zdjęć. Pewnie woda ją wypłukała z czyjegoś domu. Coś tam widać? Niewiele. Może z twojego? Poważnie nie mogę zeskanować tego szyldu już? Jak zeskanowaliśmy szyld, słychać restaurację. Ej, nieźle. Aparat. Okej. Mam tu coś. Wygląda na stary aparat fotograficzny. Wow, DPI 350. To praktycznie antyk. Podoba ci się? Jest zajebisty. No to mamy kolejną rzecz dla ciebie. No okej. Grałaś w hokeja, rozumiem. Kij do hokeja? Mieliście tutaj lodowisko? Nie, skąd? Graliśmy w hokeja na rolkach. Alvarez, wracaj! Przegrywamy przez ciebie! Idę! I tak już skopiemy dupy. Ale umówisz się ze mną? Muszę wracać do gry, wołają mnie. A co z twoimi rodzicami? Ojca nigdy nie miałam. Mama umarła, kiedy byłam malutka. W ogóle jej nie pamiętam. Mam jej zdjęcia, ale wiesz, widzę na nich obcą dziewczynę. Judy, sierota do Judy. Alvarez jest tak biedna, że nawet na rodziców ją nie stać. Co to było? Te głosy. Głosy? Nikogo nie słyszałam, oprócz ciebie. Jacy są twoi dziadkowie? Dobrze ci się z nimi mieszkało? Dziadek ma niesamowitą smykałkę techniczną. Wszystkiego mnie nauczył i potrafi godzinami opowiadać niestworzone historie. A babcia jest bardzo wybuchowa. Szybko się złości, ale też szybko jej przechodzi. Weź ten aparat. Skoro sprawia ci radość, to nie powinien tutaj obrastać szlamem. Dzięki. Dokąd się wynieśli? Do Night City? Na parę lat tak. Wynajęli to mieszkanie, które teraz jest moje. Ale nie znosili tego miasta. Wynieśli się do Oregonu. Czasem ich odwiedzam. Czekaj, bo to chyba jeszcze nie wszystko. No ale ten szyld, czemu ten szyld? Gdzieś jeszcze tu musi być w takim razie, a nie chcę tego ominąć. Tylko co? O, butelka pod wodą chcesz? Chcę koniecznie znaleźć wszystko. Dlaczego nie mogę? Nic więcej się tutaj nie pokazuje. Trochę szkoda. Nie podoba mi się to, że nie mogę nic więcej tutaj zeskanować. Szyld mogę. Ale to wszystko. Och, jest opcja rozmowy. To chyba odpadło od tej twojej jedynej w mieście knajpy. A dla ciebie smakiem dzieciństwa były pianki pieczone na ognisku. Zawsze się przypalały, ale nigdy ci to nie przeszkadzało. Bo gdybym zaczęła wybrzydzać, to znalazłoby się grono innych chętnych. Zresztą, trochę spalenizny podnosi smak każdej potrawy. Pójdźmy dalej, Judy. No to za mną. To będzie długi odcinek. Ale fajna misja, podoba mi się. Chcesz tu znaleźć coś konkretnego? Nie, ale możemy się trochę porozglądać. To miejsce dobrze mnie nastraja.
Jest poza czasem jak diorama zamknięta w szklanej kulce. A potem popłyniemy jeszcze kawałek dalej. No to luz. Stacja benzynowa. No. O! A ciężko sobie wyobrazić coś, co byłoby bardziej nie na miejscu w podwodnym świecie. Butelkowana woda? No, może jeszcze to. Czyli coś tu jeszcze jest. O, fura! Nie rozumiem, czemu mieszkańcy nie zabrali ze sobą samochodów, kiedy się wynosili. Ej, Vi, jak stara jestem twoim zdaniem? Te antyki mają z 50 lat. Jak ja byłam taka, to one już tu stały i wcale nie były w dużo lepszym stanie. Dzieciaki bawiły się w nich w maks taki złodziei. Słychać było dźwięki przed chwilą. Czekaj, czekaj, bo tu jeszcze można coś znaleźć. O, tu coś jest. Chcę zobaczyć, nie. Co jest dalej. Dobra, to pokażę ci jeszcze coś. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to jest dziwaczne uczucie płynąć tędy. Stój, lalka! Gdzie biegałaś jako dzieciak? I gdzie toczyło się normalne życie? Trochę Wracaj. Sobie wyobrażam. Nie. Wczytujemy zapis, bo taki fail to ja się nie zgadzam na coś takiego. Dobra, jeszcze tutaj. Jest, mamy to. To nie twoja? O rany, przeleżała tu ze 20 lat. Czyli twoja? Nie, należała do Jenny Chapman. Nie mam twojej durnej lalki, mogę ci pomóc poszukać. Zabrałaś jej tę lalkę? Akurat. Schowałam, byłam potworem. Schowałaś? Dlaczego? Bo uważałam, że tylko cieniasy bawią się lalkami, a tak naprawdę to chciałam, żeby zwróciła na mnie uwagę. To były czasy. Wtedy lalka oznaczała dla mnie tylko zwykłą zabawkę. No nie. Teraz możemy płynąć dalej. No. Chcę zobaczyć, co jest dalej. Dobra, to pokażę ci jeszcze coś. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to jest dziwaczne uczucie płynąć tędy. Gdzie biegałaś jako dzieciak? I gdzie toczyło się normalne życie? Trochę sobie wyobrażam. Balast zrzucony? A kościół, nic się nie zmienił. Zawsze był stary i wyglądał jak nie z tej planety. I miał popsute dzwony. Dawały taki trochę asynchroniczny dwuton. Dziwne. Jeszcze chwilę temu nawet o tym nie pamiętałam. A teraz prawie go słyszę. Nie wiem, jak to możliwe, ale ja chyba słyszę te dzwony. Naprawdę słyszysz moje wspomnienia? To się nazywa efekt uboczny. O, zamknięte. Szkoda. Może znajdę jakąś inną drogę do środka. Spróbujesz? Lubiłaś przychodzić do tego kościoła? Nie chodziłam do niego. W sumie to nigdy nie zwracałam na niego uwagi, po prostu był. Kiedy już wiedzieliśmy, że Laguna Bend zostanie zalane, ludzie zbierali się w nim, żeby szykować protest. Coś to dało? Jak widzisz. Dobra, poszukajmy wejścia. O, zbiornik wodny przewrócony w wodzie, o ironio. O, to chyba mamy wejście. Idealnie. Znalazłam wyrwę. Tędy chyba damy radę wpłynąć. Zaraz tam będę. Górą? No co ty? Gdzie tam było przejście? Kiedyś się tutaj zakradałam, jak nikogo nie było. Stanęłam przed ołtarzem i próbowałam sobie wyobrazić, co myśli ksiądz, kiedy patrzy na ludzi. Zastanawiałam się, jak to robi, że czyta ludziom w myślach i wszystko o nich wie. Chciałam przetestować echo, więc wrzasnęłam na cały głos. Nie przegonicie stąd? Sama uciekłam. Mój głos wrócił do mnie zwielokrotniony i straszny. Myślałam, że to przez to, że podobała mi się Jenny Chapman.
że to moje sumienie tak mnie straszy. Błagam! Żyjesz! O kurwa! Co się stało? Zemdlałaś. Jak ci się udało wyciągnąć mnie na pomost? Nie wiem, nie myślałam o tym, po prostu cię wyciągnęłam. Ostrożnie, uważaj. Krótko mówiąc, uratowałaś mnie. Dziękuję. Mówiłem, że nurkowanie w truciźnie to słaby pomysł. Ale po co miałabyś mnie słuchać? Nurkowanie w truciźnie? To ten twój engram. Haha! Ty go słyszysz? To za dużo powiedziane. To mi się pojawiło w głowie i nie była to moja myśl. Twoja też nie do końca. Haha, nie zwracaj uwagi. Nie zwracaj uwagi na to, co on gada. Mamy skomplikowaną relację. Nie ma sensu z wami gadać. Nieprawda, dobro. Myślę, że nie powinnaś teraz wracać do miasta. Ja też jestem wykończona. Nie chcę mi się prowadzić. Zostańmy tu na noc. Co ty na to? Tu? To znaczy gdzie? Chcesz spać na nabrzeżu? Nie, tam. To będzie nasz dom na dziś. Co ty na to? Pewnie. Okej, czemu nie? To czyja właściwie jest ta chata? Mówiłaś, że znałaś tę osobę. Jeden nasz sąsiad uparł się, że zostaje w Laguna Bend. Gliny dosłownie wyniosły go z domu na minuty przed zalaniem. No to zbudował sobie nowy dom, najbliżej jak się dało. Ale niedługo później zachorował. Wtedy woda była dużo bardziej trująca. Idziesz, nie idziesz? Chyba przemarzłaś, co? Zrobię ci kawę. Jaką pijesz? Ze wszystkim. Obojętne. Zależy od humoru. Z mlekiem i cukrem. Maksymalistka z ciebie, co? Na bogato bym powiedziała. Ech, zapomniałam włączyć generator. O, zgasło. Generator? O, widzę, że przerobiłaś tę chatę na luksusowe spa. Mam też bieżącą wodę. Ja to zrobię. Ty miałaś odpoczywać. Zrobię to powoli. Co to było? Wszyscy ci ludzie z Zielonego Miasta. To przygnębiające. Nomadzi często opowiadają tego typu historie. Wypędzenie jest na początku każdej z nich. Gotowe. Możesz już uruchomić swój kurort. Bądź ostrożna, bądź ostrożna. No jasne, że będę, Judy? Przerwała nam połączenie. No wiesz co? Coś mówiłaś? Jakoś dziwnie cię słyszę. Coś się stało? Nic. Nie chrzań, Judy. Jesteśmy skalibrowane, pamiętasz? W chmurach nie jest dobrze. Karki Stigersów zemściły się za Hiromiego i pozostałych. Była strzelanina. Tom nie żyje. Roxanne ledwo się wywinęła. Dom jest zamknięty do odwołania. Nie chcę już o tym myśleć. Nie chciałam ci tego mówić. Chciałam, żeby ten dzień był dla nas. Chciałam... Jest dla nas.
No i dzień dobry. O, ubrania nasze? Znajdź Judy. O. 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 No dobra. Nie żeby coś, ale nagrywanie ostatnio tych romansów wszystkich naraz to dobrze idzie. Usiądziesz tu ze mną na chwilę? Zrobiłam ci kawę. W końcu. Dzień dobry. A więc... wczoraj... co to było? Nie pamiętasz? Czy chcesz, żebym ci opowiedziała? Dobrze wiesz, o co mi chodzi. Co to znaczyło dla ciebie? Myślę, że... to znaczy, mam nadzieję, że to był początek czegoś fajnego. Chyba, że ty to widzisz inaczej. Głupia jesteś. Pokrzyżowałaś mi plany, wiesz? Miałam zamiar wyjechać z miasta na stałe, nawet już zaczęłam się pakować. Ale teraz... chyba to odłożę. Coffee ważniejsza niż rozmowa. No to będę musiała jakoś ci wynagrodzić te pokrzyżowane plany. No, wypadałoby. Daj mi rękę, Vi. Po co mam to zrobić? Nie pytaj. Po prostu podaj mi rękę. Gotowe. Teraz masz nieograniczony dostęp do mojego mieszkania. Chcesz, żebym się wprowadziła? Jeśli masz ochotę. Albo możesz wpadać, kiedy zechcesz. Dzięki, Judy. To chyba najpiękniejszy dowód zaufania, jaki w życiu otrzymałam. Jedziemy tam od razu? Ty możesz jechać. Ja tu jeszcze trochę zostanę. Potem wrócę. No, tak szybko się żegnamy? No dobra. Na razie, Judy. No, to chyba oficjalnie przeszliśmy ścieżkę romans z Judy. I myślę, że od kolejnego odcinka możemy już zacząć fabułę. Oczywiście tutaj jeszcze zlutuję, co się da, bo mogę. Bo dlaczego nie? No i pozostaje przygotować się do głównej akcji, do głównej fabuły i lecieć z tym. Ciekawa jestem, co tam na nas czeka. Prawda jest taka, że koniec gry wręcz przed nami. A, i nie planuję nagrywać wielu endingów. Zagramy tylko jeden, taki, który mi wyjdzie, który wybiorę, który pewnie sam się z siebie zrobi ostatecznie. I tak zostanie. No, a teraz możemy kończyć. O, kotek. Neko. Tu tym pięknym widokiem przy Judy na toksyczne jezioro. Także dziękuję wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!